dzisiejszym materiale zajmujemy się dwoma niepokojącymi, interesującymi sprawami. Przede wszystkim rzucimy sobie okiem na przerażającą grę z Facebooka z 2011 roku, która naprawdę istniała, zbierała informacje na twój temat, a później w cudzysłowie wysyłała creepa na twój adres. Przynajmniej to mogła nam sugerować, aczkolwiek prawda była minimalnie inna. Oraz w trochę większym spektrum rzucimy sobie okiem na creepypastę Russian Sleep Experiment, ponieważ mam wrażenie, że nigdy nie poświęciłem jej wystarczająco dużo czasu. Siema, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym zajmiemy się dwoma dość interesującymi tematami. Nim zaczniemy, wpadnijcie na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem, moi drodzy, nie przedłużajmy, tylko może lepiej zaczynajmy. A zacznijmy sobie od Lollipop, czyli gry z Facebooka z 2011 roku, która z pewnością straumatyzowała całkiem dużą, szeroką ilość osób, przynajmniej takie mam wrażenie. Wszystko zaczęło się w 2011 roku, kiedy był jeszcze dostęp do gier na Facebooku. Aktualnie nie ma czegoś takiego, jeżeli pamiętasz, to jesteś stary, kolego. Aczkolwiek w 2011 roku coś takiego jak gry na Facebooku rzeczywiście istniało. I pośród nich, właśnie w tamtym roku, pojawił się Lollipop. I początkowo wyglądało to na zupełnie zwyczajną grę facebookową, która jest absolutnie bezpieczna i nie może wyrządzić ci żadnych szkód. Strona gry przedstawiała po prostu lizaka w niebieskim kolorze z logo Facebooka na nim, z napisem "Wyzywam cię". I żeby zagrać w grę, musiałeś połączyć swój profil na Facebooku z grą. Po zrobieniu tego, całość nabierała trochę mroczniejszego wydźwięku. Po zakończeniu ładowania, nagle na ekranie pojawiał się niepokojący film, przedstawiający wnętrze jakiegoś budynku. Kamera wędruje po nim aż do pomieszczenia, w którym znajduje się mężczyzna, właśnie siedzący przy komputerze, przeglądający Facebooka. Po chwili okazuje się, że jest on zalogowany na konto. Na twoje konto. Następnie przegląda twoją listę znajomych, twoje zdjęcia, wszystkie informacje na twój temat, które publikujesz na swoim profilu. Następnie otwiera mapę i odszukuje lokację, czytaj miasto, w którym obecnie się znajdujesz. Następnie patrzy niepokojącym wzrokiem w kierunku kamery, po czym przesiada się do auta. Jedzie w konkretne miejsce, parkuje samochód, w którym znajduje się twoje zdjęcie. Wychodzi z niego i filmik dobiega końca. Następnie widzisz czerwonego lizaka z papierkiem z twoim imieniem, który jest do niego przyklejony, z imieniem twojego znajomego, który jest następny za godzinę. Przerażające, chore... Nie powiem tego. I naprawdę nie dziwię się, że to przeraziło aż tak ogromną ilość ludzi. Naprawdę nic z tym dziwnego. Niedługo później gra została skasowana z Facebooka ze względu na to, jak bardzo szokowała ludzi i na treści, jakie się w niej znajdowały. Aczkolwiek po konsultacji z jej autorem, który powiedział, że nie robi żadnych podejrzanych czynności z informacjami, które zbiera, na moment powróciła, a potem zniknęła ponownie na jakieś 9 lat. Aczkolwiek istnienie tego było bardzo istotnym sygnałem ostrzegawczym, ponieważ sam Facebook zapewniał swoich użytkowników, że tego typu third party aplikacje, które można powiązać z Facebookiem, nie zbierają za bardzo informacji na temat użytkowników. W rzeczywistości zbierały informacje na temat twojej daty urodzin, lokalizacji, statusu związku, analizowały twoje zdjęcia, lokalizacje twoich znajomych i tak dalej. Mimo że brutalne, był to bardzo ważny sygnał ostrzegawczy. W 2020 roku Lollipop powrócił w trochę bardziej okrojonej wersji. Aktualnie stoi to jako strona internetowa, do której dostęp musisz wykupić za 3 dolary. To jest takie marnotrawstwo kasy, nie róbcie tego, co ty stary. 12 zł upisz za to, stary, nie wiem, coś ważnego. Aktualnie strona ta funkcjonuje w taki sposób, że przeniesiony zostajesz do połączenia typu Zoom. Jako że był to 2020 rok, czyli no, rok pandemii, tego typu połączenia były na porządku dziennym. I stworzenie tej aplikacji w taki sposób w tamtym czasie było po prostu strzałem w dziesiątkę. Tak więc zostajesz przeniesiony do połączenia na Zoomie pomiędzy trzema innymi osobami i po krótkim rozwoju konwersacji jedna z dziewczyn zostaje zaatakowana w swoim domu przez jakiegoś creepa, po czym rozłącza się. To samo dzieje się z drugim rozmówcą, a... ale gówno, stary. Trzecia dziewczyna natomiast zaczyna się przeraźliwie śmiać, całość zmienia się w trochę shitty filtr ze Snapchata i okazuje się być tym samym creepem z pierwszej wersji Lollipop. Następnie na twoim ekranie pojawiają się dokładne informacje na twój temat, twoja lokalizacja i tak dalej. Po czym przychodzisz do następnej rozmowy, gdzie na twoją twarz zostaje wrzucony filtr i ty zaczynasz szeptać, kto chce zagrać w Lollipop. No ta nowa wersja jest trochę gorsza od tej pierwszej. Wygląda dużo bardziej plastikowo i te wszystkie filtry, to po prostu słabo to wygląda. Co nie zmienia faktu, że w tamtym czasie na zagranicznym YouTubie zrobiło to miliony wyświetleń. Ludzie grali w to na potęgę i reagowali na coraz to kolejne rzeczy, jakie strona ma do zaoferowania. I ta pierwsza wersja Lollipop faktycznie przeraziła bardzo dużą ilość ludzi w internecie. Wszyscy pisali o tym w bardzo wielu miejscach, w bardzo rozmaity sposób. Przecież faktycznie idzie się przerazić, kiedy widzisz taki film z takim gościem, który loguje się na twoje konto, przegląda twoje zdjęcia, jedzie do twojej lokalizacji i widać, że nie ma dobrych intencji. Na szczęście jednak to była tylko reklama przestrzegająca przed podawaniem zbyt wielu informacji na swój temat w internecie. I mimo naprawdę mrocznego wydźwięku, cel jej powstania był słuszny i na pewno wpłynął na dalsze postępowanie wielu użytkowników. Tego czasu nawet pojawił się wywiad z tym niepokojącym gościem, który znajduje się w tej reklamie. Sam twierdzi, że dostał tą pracę ze względu na swój wygląd, że
po prostu jest brzydki. I w tych wywiadach, kiedy wypowiada się poza tą rolą, nie wychodzi absolutnie na takiego creepa, jak na samej reklamie. Mocno niepokojąca rzecz, dajcie znać w komentarzach na dole, co wy o tym sądzicie. Czy może mieliście kiedykolwiek styczność z tym czymś i jakie wrażenie to na was zostawiło? Jestem ciekaw waszych odpowiedzi w komentarzach na dole. I tak korzystając z okazji, skoro skończyliśmy już ten wątek w tym filmie, chciałbym jeszcze poruszyć Russian Sleep Experiment, bo mam wrażenie, że nigdy nie poświęciłem tej paście jakoś dostatecznie dużo uwagi i w sumie materiał odnośnie jej kisi mi się na kompie od jakiegoś czasu, więc jeszcze w tym odcinku rzucimy sobie okiem na Russian Sleep Experiment i na kilka aspektów tejże pasty, których nigdy wcześniej nie było mi dane poruszyć. I sam autor tej pasty nie jest znany. Nie wiadomo, kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za jej napisanie. Wiadomo, kto ją opublikował, ale to nie ma w ogóle jakiegokolwiek sensu i znaczenia, bo wiele osób publikowało ją pomiędzy 2009 i 2010 rokiem, ale pewni możemy być, że sama pasta pochodzi gdzieś z 4chana. To właśnie na 4chanie możliwe, że znajduje się jej najwcześniejszy upload, aczkolwiek jest również bardzo prawdopodobne, że jakaś jej poprzednia wersja pochodzi jeszcze sprzed 4chanowych czasów, na przykład z początku lat 2000. Niestety raczej się do tego nie dokopiemy i ciężko byłoby i w ogóle będzie jakkolwiek odnaleźć sam początek tego wszystkiego. Niemniej pewnie możemy być tego, że stała się ona całkiem sporym olbrzymem, bardzo aktualne słowo, jeżeli chodzi o creepypasty, bo prawdopodobnie, co dosyć zaskakujące, jest jedną z najpopularniejszych. Odcinki z czytania jej na YouTubie robią dziesiątki milionów wyświetleń, niektóre przekraczają wręcz 30 milionów, a wokół niej powstało całkiem spore lore w internecie, które w dzisiejszym materiale chciałbym wyjaśnić. Niemniej pierw zacznijmy od tego, o co właściwie chodzi w tej historii. Russian Sleep Experiment zabiera nas na koniec lat 40. do radzieckiego ośrodka badawczego, kiedy naukowcy chcą przeprowadzić tytułowy eksperyment ze snem, polegający na utrzymaniu piątki pacjentów w stanie świadomości, bez snu, przez 30 dni. Po upływie tego czasu, o ile eksperyment się powiedzie, pacjenci mają zostać wypuszczeni ze środka, a całość ma zostać przeprowadzona po zamknięciu ich w pomieszczeniu i po aplikowaniu do pomieszczenia specjalnego, konkretnego gazu pobudzającego, który ma uniemożliwić ich sen. Tak więc piątka zostaje zamknięta w owym pomieszczeniu, do dyspozycji mają wodę, jedzenie, łóżka, aczkolwiek bez akcesoriów takich jak kołdra, poduszka czy po prostu rzeczy do spania. I w takich całkiem przyjemnych, przynajmniej pozornie warunkach, mają wytrwać 30 dni, haczyk jest taki, że bez snu. Sowieccy naukowcy natomiast w tym samym czasie będą obserwować ich przez małe okno prowadzące właśnie do ich pomieszczenia. I od samego początku przez pierwsze kilka dni wszystko jest w jak najlepszym porządku, aż do dnia piątego, kiedy miejsce ma plot twist. Mężczyźni zaczynają rozmawiać o wojnie oraz o traumach, które dotknęły ich w tym czasie, oraz coraz bardziej odchodzą już od zmysłów, zaczynają mówić do samych siebie, szeptać dziwne rzeczy, popadać w paranoję. A wszystko nabiera jeszcze mroczniejszego wydźwięku dnia 9, kiedy jeden z mężczyzn oszalał jeszcze bardziej i zaczął biegać po pomieszczeniu krzycząc, aż do momentu, kiedy na maksa zmasakrował swoje struny głosowe, do momentu, kiedy nie mógł wydać z siebie ani jednego normalnego dźwięku. Po kilku dniach mężczyźni zalepili okno kartkami papieru, do takiego momentu, że nie było ich widać, a jedynym dowodem na to, że są nadal żywi, był poziom zużycia tlenu, który był proporcjonalny dla utrzymania przy życiu piątki osób. W związku z tym naukowcy zdecydowali się otworzyć drzwi, żeby zobaczyć, czy pacjenci są nadal przy życiu. W momencie, kiedy powiedzieli o uwolnieniu chociażby jednego z nich, otrzymali odpowiedź od nich, że oni już nie chcą więcej być wolni. A po wejściu do pomieszczenia doświadczyli absolutnej masakry. Mężczyźni leżeli na ziemi z ogromnymi obrażeniami dokładnie widocznymi na ich ciałach, ponieważ sami powyrywali swoje własne organy i położyli je na ziemi. I tak, to nie jest jakkolwiek możliwe. To jest kolejna większa głupotka tej creepypasty. Żaden człowiek nie przeżyłby czegoś takiego. Nawet pod wpływem sowieckiego gazu i tak prędzej czy później umarłby na przykład ze względu na wykrwawienie. Ale dobra, to jest creepypasta, powiedzmy, że w miarę można jej to wybaczyć. Tym bardziej, że mężczyźni jedli elementy własnych ciał. Następnie do pomieszczenia wpuszczono żołnierzy, którzy mieli zrobić porządek z pacjentami. Jeden z żołnierzy zmarł w trakcie walki z pacjentami. Pozostała piątka wyszła z pomieszczenia, ale zmarła na przestrzeni najbliższych kilku dni, ponieważ każdy z tych mężczyzn popełnił ze względu na traumę, jaką pozostawiła wizyta w pomieszczeniu i doświadczenie tego, co znajdowało się wewnątrz. Na przestrzeni kolejnych dni miejsce miało jeszcze kilka innych incydentów, które ostatecznie doprowadziły do tego, że tylko jeden ostatni pacjent pozostał przy życiu. I tuż przed swoją śmiercią, w momencie, kiedy doktor zapytał się go, czym ten tak naprawdę jest, ten wypowiedział do niego słowa: czy zapomniałeś o tym tak łatwo? Jesteśmy szaleństwem, które czai się wewnątrz was, błagając o uwolnienie w każdej chwili w najgłębszych miejscach waszego zwierzęcego umysłu. Jesteśmy tym, przed czym chowasz się w łóżku każdego
każdej nocy. Jesteś tym, co uspokajasz w ciszy. Paraliżuje, kiedy wchodzisz do nocnej przystani, do której nie możemy wejść. Potem umarł i ten cytat był taki, no, dość brutalny. Pasta jest bardzo mocna na przestrzeni tych kilku momentów. Streściłem wam ją najbardziej, jak to tylko możliwe. Możliwe, że przeczytamy ją sobie w pełni, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć drugi odcinek tych klasycznych creepypast, które wychowały całe pokolenie. Bo takowy odcinek trochę dłuższy od tego pierwszego jest w planach, więc jeżeli chcielibyście go zobaczyć, to napiszcie mi o tym w komentarzach na dole i powiedzmy, że pojawi się w przyszłym tygodniu. Creepypasta zrobiła całkiem spory impact i przez najbliższe lata powiązano z nią kilka zdjęć, które latają sobie po internecie. Origin tej dwójki wyjaśniłem już w tym filmie. Całość tej historii, która oczywiście, że jest fałszywa i nigdy nie miała miejsca, jest jednak inspirowana prawdziwymi wydarzeniami i może nawet prawdziwymi eksperymentami, które miejsce miały właśnie w latach 40. Otóż pewne osoby wydarzenia zaprezentowane w creepypaście łączą z prawdziwymi wydarzeniami powiązanymi z jednostką 731 albo 731. Był to oddział armii japońskiej, który przeprowadzał okropne, bestialskie eksperymenty na grupie 3000 chińskich cywilów w celu opracowania konkretnej broni biologicznej. Aczkolwiek nie tylko, od lat krążą różne plotki odnośnie przeprowadzanych eksperymentów przez rządy konkretnych krajów, których następstwa są co najmniej bardzo druzgocące. A przecież o tym właśnie jest pasta Russian Sleep Experiment. W bardzo zhiperbolizowany sposób pokazuje makabryczne skutki konkretnych eksperymentów na ludziach. A czy faktycznie można się w tym doszukiwać jakichś związków z rzeczywistymi wydarzeniami? To zależy, ale twórca tego na pewno musiał się czymś inspirować i musiał mieć jakiś chociaż malutki punkt odniesienia. Ogólnie cały wydźwięk tej historii i wszystko z nią powiązane jest naprawdę mega mroczne, mimo faktu, że została ona napisana w taki mocno creepypastowy sposób, o czym szerzej powiem się w innym filmie, który będzie w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie już wspomniałem o nim wcześniej. Wy napiszcie w komentarzach na dole, co sami o tym sądzicie, co uważacie o Russian Sleep Experiment, czy jeżeli bardziej siedzicie w pastach, to jest jedna z tych lepszych, czy tych, no wiecie, gorszych, wiadomo jakich. Czekam na wasze odpowiedzi w komentarzach na dole. W dzisiejszym materiale to byłoby już na tyle, wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się do kolejnych filmów i malutka prośba ode mnie, moi drodzy. Countdown dobiega końca, wreszcie we are ready, wpadnijcie na kanał Mondaris Muzyka, zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i weźcie mnie, zaobserwujcie na Spotify'u, tam jeszcze nic nie ma, ale będzie już niedługo, tak, to jest ten moment, dajcie mi jakiś tydzień, dwa i let's go.